cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na łapanie chyba największej ryby do tej pory w grze. Jak widzicie, na naszym sonarze na dole jest swego rodzaju rybka. I problem mamy z nią taki, że ona podobno bardzo nie lubi ruchu. Więc kiedy tylko staramy się lekko popłynąć, ona będzie starała się odpływać. Więc będziemy musieli bardzo, bardzo powolutku uciekać z tego miejsca, w którym jesteśmy. Chociaż widzę, że jest pode mną jakaś ryba. Malutka jest, czał, dobra. To może się udać całkiem szczerze mówiąc, bo ja potrzebuję przynęty, żeby złapać oczywiście go. W sensie tą rybę, więc zobaczymy. O kurde, tylko czały się wszystkie próbują łapać na to. Ale mogę też urwać chyba. Mogę, nie wiem gdzie tamten popłynął szczerze mówiąc. Nie wiem gdzie on popłynął, nie wiem też jak wygląda spawnowanie jego. Czemu one się nie interesują tym totalnie? To mnie interesuje. Czy on tu dalej jest? A, możliwe, że go nawet zarzucanie wędką nie tego. Nie podoba mu się nawet zarzucanie wędką. Uuu, to już będzie większy problem. Mogę się lekko poruszać, czyli będzie to jakiś, powiedzmy, problem z nim. Nie wiem, czemu te ryby się nie chcą łapać, kurde. O, teraz się nagle postanowiła złapać. Dobra, czyli teraz pytanie jest takie. Czy ja będę musiał dłużej czekać w jednym miejscu na niego? Czy jak to będzie wyglądało? Bo szczerze mówiąc nie wiem, bo teraz jak zarzucę to sobie, zarzucę, to będę miał dużą przynętę. I to jest bardzo okej. Pytanie, czy jeśli będę stał dłużej w jednym miejscu, to czy ryba się pojawi, czy będę na przykład zmuszony do, nie wiem, zrestartowania gry, czy zrobienia czegoś takiego. Bo ja zauważyłem bardzo często, że on się pojawia w momencie, w którym ja grę restartuję. I wchodzę do gry, zaczynam i jest. Ale jak widzicie, teraz go na przykład nie ma, bo sobie popłynął. Bo musiałem się ruszyć łódką, więc on uciekł. I teraz pytanie właśnie największe, czy on wróci. Więc poczekam sobie chwilę i zobaczymy, czy on wróci. Jeśli wróci, to znamy jakąś strategię na niego. Jeśli nie wróci, to będzie gorzej. Bo on jest chyba jako duża ryba. Nie wiem, czy on jest jako odkryta ryba w ogóle. Bo to jest kolejna kwestia. Znaczy, on, jak dla mnie on chyba powinien być huge. Ale w huge mamy tylko tą jedną rybę do odblokowania, powiedzmy. Czy on wrócił? Nie, na razie jeszcze nie wrócił. No dobra, trzeba poczekać chwilę w takim razie chyba. Dobra, czyli chyba tak to działa, bo nasza ryba powróciła. Nie wiem tylko jak on będzie na te wybuchy tu patrzył, szczerze mówiąc. Jeśli ja będę chciał chwilę, tylko on będzie na pewno dużą rybą, więc będę musiał zrobić tak. I dobra, światła nie będę dawał, bo nie wiem czy jest potrzebne. O, jemu się chyba wybuchy nie podobają. Na to wychodzi. Czyli po prostu musiałbym zarzucić i musiało być mega ciemno. Czyli kolejna kwestia, którą wiemy. Dobra, to wystawmy od razu wszystkie. Wychodzi na to, że będę musiał po prostu poczekać na niego, aż on do mnie wróci. No, będę musiał poczekać na niego, aż on do mnie wróci. Jakoś zarzucić gdzieś na tył i flikiem ściągać. Pytanie, czy flik też nie będzie go jakoś płoszył czy straszył? No to będzie kolejna kwestia, czy tak naprawdę to jest trudne, czy to jest łatwe. Największy problem to jest, że te ryby cały czas mi tu pływają i one mnie wkurzają tylko. Ale no, nic na to nie poradzę. Będziemy musieli siedzieć, czekać i może uda się to ograć w jakoś w ten sposób, że one będą próbowały płynąć za przynętą, a on sobie podpłynie od dołu, więc może jakoś tak to zadziała. A, muszę też sobie kupić duży haczyk. Muszę pamiętać o takich rzeczach też. Dobra, wrócił. Zobaczmy jak to zadziała. Zarzuciłem wędkę, ale on uciekł. Teraz pytanie, co ja mam z tym zrobić? Muszę poczekać? Nie wiem jaka jest do końca taktyka na niego, w sensie wiem tyle, że jest ten płochliwy. Więc na razie zostawię to tak, niech sobie płynie po prostu. Wybrałem też takie miejsce, gdzie jest w miarę pusto, więc liczę na to, że to jakkolwiek pomoże. Patrzymy sobie oczywiście, przynajmniej ja patrzę głównie na sonar w chwili obecnej. Najgorsze jest to, że ja na przykład nie jestem na środku tego sonaru, bo przez to, że sonar jest bardziej tak skierowany do lewej strony, to ja nie widzę, czy coś tu zaraz właśnie nie będzie chciało mi podpłynąć i jeść tego. Dobra, jest okej. Teraz czekamy. Zobaczmy. Tylko niech te nie podpływają. Jestem ciekaw, czy on będzie w stanie wrócić w momencie, w którym ja będę tylko podciągał.
No bo on tak pływał pode mną. Tylko, że dużo tych teraz rybek postanawia średnich się ogarniać. I nie wiem, czy on się będzie... Czy on boi się też tego, jak ja na przykład podciągam. Bo jeśli boi się tego, że podciągam, to jest jeszcze większe utrudnienie tak naprawdę. I jest to chyba swego rodzaju, powiedzmy, sekretna ryba. No bo, kurde, no, patrząc na tego, na perspektywę teraz, jak to wygląda. Chociaż najłatwiej chyba byłoby mi na samym końcu, czy najłatwiej byłoby mi na samym końcu to zrobić. W teorii tam jest niby najmniej ryb, już jestem prawie przy samym końcu, ale czy będzie to jakiś najłatwiejszy? No nie wiem, zaraz zobaczymy, czy w ogóle będę w stanie cokolwiek z tym podziałać, jeśli chodzi o takie tutaj podciąganie, bo może to też jest zły pomysł. Dobra, mamy kolejną próbę. On jest tam na samym dole. Kwestia teraz jest taka, że musimy pozbyć się ryb po drodze, które będą nam na pewno przeszkadzały. O kurde. Tu jest jedna taka ryba, która może nam przeszkodzić. O nie, on uciekł. Kurde. Dobra, ale jest tam, zbugował się trochę. Dobra, jest okej, jest okej, jest okej. On się tam przybugował trochę, niech będzie. Poczekamy sobie chwilę, poczekamy sobie na spokojnie. Widzę, że on tam robi... Szaleństwa. Jestem bardzo ciekaw, czy mógłbym do niego tam podejść i spróbować go złapać w tym momencie, powiedzmy, ale wydaje mi się, że w tym momencie byłoby to ciężko zrobić, szczerze mówiąc. Patrząc na to, jak on się tam zachowuje, więc znowu będę musiał chwilę poczekać. Mam nadzieję, że te ryby, które tutaj były, nie uciekną najgorsze. O, dobra, uspokoił się, widzę. Jest w miejscu. Jest w miejscu, to jest na razie najważniejsze. A, no i w ogóle nie wiem chyba, bo o tym nie mówiłem. Wróciłem tu na brzeg, bo podobno tu na brzegu jest go najłatwiej złapać. Bo jakby nie wykrywała ruchu łódki i tak dalej, nie wiem, jakoś tam było to tłumaczone. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to tak, powiedzmy, mądrze wytłumaczone, że będę w stanie to wszystko zrobić. Widziałem też, że niektórzy zmieniali sobie wędkę na jakąś taką bardzo podstawową i robili bardzo niski zasięg tego, że mogą bardzo nisko samym haczykiem pójść w dół. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Jestem ciekaw, czy on tu wróci, bo on na razie to wygląda, jakby siedział tam w tym jednym miejscu, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy. Jeśli nie, to spróbuję może do niego podpłynąć. Może w sumie powinienem teraz to zrobić, jeśli chodzi o to. Zrobimy może sobie jakiś tam zwykłej event. No dobra, on tam siedzi. Halo? Może to jest jakaś szansa dla mnie. Dobra, jakaś zwykła... No dobrze, bierzemy sobie jakiś mega haczyk, bierzemy sobie bomby. Możemy sobie też wziąć, chociaż nie wiem, czy on światła się nie boi. Dobra, na razie po kolei w dół. Dobra, jest okej. Rekin też z głowy. Dobra, i zobaczmy. Halo? Panie Magnalaw? O, wróciło. Co to jest? Nie prosiłem o to. Ani trochę. Nie, to jakąś małą rybkę potrzebuję. Come on. Jakąś małą rybkę potrzebuję. Ciebie mogę. Dobra, jest. Teraz ciebie na przykład. Bardzo dobrze. On tam siedzi, dobra. Czyli on tam zakładam, że się po prostu zbagał. Jezus, tak, jakie te pierwsze łódki były wolne. Ja nawet nie kojarzę, że one były tak totalnie wolne. Dobra, to teraz tak, łódka, zostaw. Jest gramper, tamten sobie tam siedzi, więc na razie sobie chwilę poczekamy. Dobra, jesteśmy, jednak odpłynąłem, teraz najgorsza część tego wszystkiego. No i niestety stało się to, co się domyślałem, że się stanie, że jak tylko wrzucę spławik, znaczy wrzucę, nie spławik, no spławik to wiadomo, na górze tu nie ma spławika w sumie, wrzucę haczyk, to one od razu zaczną wszystkie uciekać. W sensie on konkretnie zacznie uciekać. I problem pojawia się właśnie taki, że nawet usunąłem sobie tego sinkera, że żeby ściągać niżej, muszę sam klikać. Tylko problem jest taki, że... O. Skąd tu się niby ta ryba wzięła? Nie mam pojęcia, dziwne to troszeczkę. W każdym razie usunąłem go tylko i wyłącznie po to, a najbardziej wkurzającym elementem tego wszystkiego jest to, że podpływają właśnie te kaspery, które przeszkadzają.
tylko i wyłącznie przeszkadzają w zrobieniu czegokolwiek. Czyli nie mogę tego zrobić bezpośrednio na wybuchach, tylko teraz wychodzi na to, że będę musiał to wrzucić i bardzo szybko będę musiał zrobić tak, patrzcie, tak, i od razu flickerem polecieć w dół. A już jakieś ryby widzę, że się do tego... Skąd się biorą te ryby? Nie wiem, mam rozumieć, że one w nocy jakoś tutaj podpływają, czy cokolwiek takie? Nie wiem, no będę musiał znowu poczekać sobie. Nie wiem, czy też mogę w ten sposób to zostawić, czyli zostawić sobie jakby przynętę tą zamoczoną i kiedy on podpłynie, to zacząć ją dopiero opuszczać. Czy jak to wygląda? Zresztą, o, już leci kolejna ryba. Czemu? Skąd ona się tu bierze niby? Strasznie ciemno w ogóle jest. No, w dół. Dobra. I teraz czekam. Zobaczymy, zobaczymy, bo... Wy widzicie 10 minut, a ja gram już to pół godziny i czekam na to. Dobra, wrócił. Teraz moje pytanie, czy jeśli ja zarzucę... Nie no, zarzucam i on od razu ucieka. Czyli wychodzi na to, że w teorii nie mogę nawet zarzucić, mimo że tam na początku, gdzie byliśmy, to on nie miał z tym problemu jakby, od razu sobie, nawet teraz bez bomby rzuciłem, czyli po prostu zarzuciłem i on od razu uciekł, od razu się spłoszył. Widziałem też tam jakieś głosy na zasadzie community, powiedzmy Cat Goes Fishing, które mówiło, że no ogólnie to on podpływa, ale bardzo, bardzo powoli, więc można zostawić to i on sobie będzie po prostu powoli podpływał i się złapie w końcu. Ja tak, no tak się właśnie kończy moje oczekiwanie, jak coś ma podpłynąć. A, i teraz już mam znowu małą przynętę. O Boże. Dobra, nie no, to się idzie wykończyć, naprawdę, idzie się wykończyć z tą rybą. Najgorsza ryba do złapania do tej pory w Cat Goes Fishing. Totalnie najgorsza. Dobra, coś się dzieje, moi drodzy. Bo teraz mogę cokolwiek podziałać. Wyciągnąłem sobie specjalnie, jeszcze zaraz wam pokażę, bo wyciągałem sobie ryb trochę. Żeby to wszystko było łatwiejsze. Tu raz na jakiś czas przepływa jedna taka średnia. O, dokładnie ta. I teraz tak, bierzemy sobie mega hak, powiedzmy. I teraz kwestia jest taka, jak my tu zarzucimy, a te dwie ryby na lewo, mówię, wyciągnąłem sobie, żeby nie sprawiały problemów. Mam nadzieję, że tutaj ten mustard fish też nie będzie jakoś problematyczny mega. Dobra, nieważne, jest trochę problematyczny, ale okej, wyciągamy go w takim razie. Wyciągamy go i zrobimy go od razu na przynętę. Dobra, i jedziemy z tym powoli. Jedziemy powolutku. Nie wiem, czy jest jakiś taki etap. Muszę sobie patrzeć. To jest czwarta kratka. Musimy też patrzeć na to, żeby rekin się nie złapał. Bo mógłby. Czy ta ryba tutaj po prawej właśnie? O, dobra. Widzę, że się patrzy na to. Widzę, że płynie. Dobra, dobra. Nie ruszam, nie ruszam w ogóle. Dopóki te ryby po prawej się nie ruszą, rekin nam nic nie złapie, to powinno być ok. Widzę, że bardzo powoli podpływa. Mam nadzieję, że ten rekin, kurde, nic tu nie zepsuje. Ta ryba po prawej, ta pomarańczowa też jest mega blisko. Mam wrażenie, że jeśli teraz ruszę, to się totalnie zepsuje, ale to będzie masakra. O, dobra, popłynęła w dół. Widzę, że jest. Płynie, patrzcie, no widzimy to, są te zęby. Ja nie ruszam już nic, tylko on płynie tak powoli. Jezu Chryste, co się dzieje? Dlaczego on tak powoli płynie? Czyli... To jest strategia dobra, płyniemy na otwarte morze, aż się stajemy tam, aż się zespawnuje, jak się zespawnuje, wracamy tu, sprzedajemy łódkę, czyścimy wszystkie ryby średnie, wszystkie duże te ryby, które tutaj, i czekamy na niego, aż on przypłynie, wrzucamy i w momencie, kiedy widzimy, że on zaczyna płynąć w naszym kierunku, zostawiamy i totalnie nic więcej z tym nie robimy. Nie, no to jest masakra totalna. To jest totalna masakra, żeby go złapać. No, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że tak trudno będzie to złapać. Ale no, nie ukrywajmy, że jest to jedna z ryb, które mają być takie ciężkie do złapania, jeśli chodzi o to. Cały czas gdzieś tam, mam nadzieję, że ten rekin nie będzie chciał tutaj podpłynąć. Jeszcze ta ryba po prawej tak samo. Ona mogłaby teraz podpłynąć, dziabnąć i do widzenia. I znowu robię wszystko od początku, realnie. No złap to już! Już to praktycznie w pysku masz! No, come on! Come on, no jak powoli, no nie, no to jest... To jest specjalnie tak zrobione. Uwaga. Może się uda. No, jeszcze kawałeczek. Już prawie masz to w żołądku. Nie wiem, czy ona to złapie, od razu zacznie uciekać, czy... Ja muszę wyczuć, kiedy ona to złapie.
Dobra, jest. Dobra, teraz tylko nie zerwać linki. Bardzo blisko. Nie odpływaj. No kurde. Jakbym zerwał linkę. O kurde. Dobra, jest. Jaka ona jest wielka, jaka jest potężna. 820 tysięcy. Sprzedajemy ją. Chryste, ileż to zajmowało. Jest, nie było go tu. Magna Love. Through once, through to be. A, czyli chodziło o to, że niby jest mityczny taki, tylko jest tylko historia o nim. Wow. Dobra, 93%. Jeszcze to nam na pewno zostało. Cały odcinek po to, żeby złapać jedną rybę, ale udało się, finalnie udało się, zrobiliśmy, także dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło, no i cześć!